Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, będziemy robić, znaczy ja będę robić przed kamerą keratynowe prostowanie włosów. Będę to robić pierwszy raz w życiu sama w domu. Będę robić to marką Cativa. Tak wygląda opakowanie. Jest to brazylijski zabieg. No i co my tutaj mamy w opakowaniu? Taki szampon mocno oczyszczający przed zabiegiem, rękawiczki, sam ten główny zabieg i takie próbeczki szamponu i odżywki, pewnie takie na raz na użycie właśnie po tym zabiegu. No i tutaj też mamy rekomendacje, żeby właśnie tych produktów używać po tym prostowaniu keratynowym. I właśnie tutaj mamy próbeczki dokładnie tych produktów. Więc jeśli będą się sprawdzać, to je zamówię. Mamy jeszcze pędzelek, którym powinniśmy nakładać ten produkt i instrukcję. Ja zamawiałam ten produkt z Allegro. Przyszedł do mnie na trzeci dzień po zamówieniu, więc wszystko bardzo szybko. Moje włosy są w dramatycznym stanie. Są bardzo zniszczone i przepotwornie się puszą, więc tak. Miałam je związane, więc one tak, wiecie, będę miała ułatwione zadanie, bo mam włosy wygolone prawie do połowy, więc mam tylko połowę włosów do zrobienia. Nie są też zbyt długie. I na pewno efekt będzie widoczny, o ile będzie ten efekt. Tak więc thank you.
wyglądają moje włosy po keratynowym prostowaniu. Jezu, jaka jestem zadowolona. Pierwszy raz w życiu po wysuszeniu moje włosy są proste. Są napuszone końcówki, bo one są zniszczone, je trzeba obciąć. Ale zobaczcie to. Wow. Wow. Ale się cieszę. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy wy też robicie takie zabiegi sami w domu. Ja na pewno już będę. Cześć kochani, przychodzę z update'em włosowym po keratynowym prostowaniu, który widzieliście przed chwilą. Pomyślałam, że zrobię wam update, bo będzie to ciekawsze dla was i będziecie wiedzieć, czego się spodziewać. Jestem po pierwszym myciu włosów po keratynowym prostowaniu. No i moje włosy dostały wycisk, bo pomyślałam, że zrobię im taki test i pójdę w mokrych włosach spać. No i słuchajcie, jakież było moje zdziwienie, jak rano się obudziłam. No i faktycznie te włosy nie były tak proste, jak są teraz. Były takie trochę pognieciona, one były nie do końca wysuszone, bo moje włosy bardzo długo schną i one przez noc jeszcze nie doschły do samego końca. Końcówki były troszkę powywijane i ja dosłownie tylko same końce prostownicą przejechałam. No i tak oto prezentują się moje włosy. One nie są proste jak struny, ale nie są napuszone, nie wyglądają tak źle jak prędzej, nie mają jakichś kręciołków, jakichś wywijasów i w ogóle nie wiadomo jakich innych cudów, że wstyd było z domu wyjść i ja właściwie chodziłam tylko w kucyku, bo nie wiedziałam co innego zrobić, ewentualnie kok. No nie wiedziałam co innego zrobić z tymi włosami, a teraz naprawdę one mi się bardzo podobają. Nie są napuszone, są takie akurat jak powinny być, wydaje mi się. Ja mam końce do ścięcia, ja to chyba już mówiłam. Końcówki mam do ścięcia, jestem umówiona już do fryzjera, ale dopiero na koniec miesiąca, więc jeszcze trochę będę musiała poczekać. Jestem umówiona na farbowanie i tak dalej. No i też słyszałam, że całkiem pierwszy zabieg keratynowego prostowania nie daje takiego dobrego efektu, jak później, jak się to powtarza. I następny zabieg powinna powtórzyć za 6 tygodni, więc gdzieś tam to wychodzi około 10 października, więc gdzieś tam może w jakimś vlogu albo gdzieś wam opowiem, albo na Instagramie właśnie. Zapraszam was na mojego Instagrama, bo ja tam wrzucam dużo fajnych rzeczy. Tak więc tak to wygląda. Myślę, że nie jest źle, nie jest najgorzej, ja jestem bardzo zadowolona z tego zabiegu. No i jestem ciekawa, jak długo ten efekt mi się po tym pierwszym razie będzie utrzymywał. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, dawajcie kciuki w górę i zapraszam do obejrzenia również moich poprzednich filmów. Także dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do następnego filmu. Buziaczki, pa pa!